Witam was bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Jesteśmy w serii pytań do Mateusza. Mi zwykle zespół daje tyle tych pytań, że muszę tego typu sesje dzielić na dwie albo trzy. Również ja mam tendencję do rozgadywania się, ale to dlatego, że mnie kręci to, co robię. Więc e, zadaj mi pytanie, możecie pytać o cokolwiek. Zostawiacie w komentarzach swoje pytania. Ja wybiorę takie, które w danym momencie są. Dla mnie najbardziej interesujące, albo po prostu intuicyjnie poczułem, że chcę na nie odpowiedzieć, albo wychodzę z założenia, że szeroko pojęto odbiorca, a mam ich wielu, tego potrzebuje. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, to koniecznie to zróbcie, bo będziecie na bieżąco. Zostawcie nam kciuka w górę, jak Wam się podoba. Przerujcie ten film, pokazujcie go innym, po to, żeby Polska się rozwijała i żeby ludzie zdobywali kolejne umiejętności. Jacek Roszko pyta, Mateusz, wszystko jest OK, ale czy mógłbyś mówić trochę wolniej? Jacek, oczywiście, żebym mógł. Pytanie, czy bym chciał? Istnieje różnica pomiędzy móc i chcieć, a te różnice są następujące. Po pierwsze, może być sytuacja, w której ktoś i może, i chce, czyli zarówno ma sposobność, potencjał, i jednocześnie ma motywację, czyli chęć. Przykładowo, ktoś ma pieniądze i chce kupić sobie sportowe auto. No to ma jedno i drugie. To wtedy działa. Może być też druga sytuacja, kiedy ktoś nie może i nie chce. Na przykład na ten moment nie mogę mówić w sułachili. I też nie chcę mówić w sułachili, no to nie ma ani potencjału, ani ma motywacji. Totalnie odpada. Może być sytuacja, że ktoś ma możliwość, czyli ma potencjał. Może, ale by nie chciał. Na przykład, Ty mnie pytasz, czy mógłbym mówić wolniej, ale ja bym nie chciał. A czemu bym nie chciał? Dlatego, że jak zacznę mówić wolniej, to będą takie jacki jak ty, które stwierdzą, że mówię za wolno i się znudzą. Więc idea jest taka i cały w tym baraz, żeby dwoje chciało naraz. Muszę mówić czasem szybciej, czasem wolniej, po to, żeby jednocześnie dawać wam przestrzeń na zainteresowanie, za wolno się znudzicie, jak i dawać wam przestrzeń na przemyślenie i wtedy Trzeba zwolnić i potrzebne są pauzy. Więc jest to kwestia tego, w jaki sposób dobierać odpowiedni flow komunikacyjny i metodologicznie, bo ty mówisz o metodologii nauczania, do tego podchodzić. W związku z czym mógłbym zwolnić i bym nie chciał tylko mówić wolno, chciałbym też mówić szybciej. Jest jeszcze czwarta sytuacja, chciałbym, ale nie mógłbym, no na przykład. Nie mam pieniędzy, a chciałbym sobie kupić dom za granicą. Wtedy trzeba popracować nad zasobami. Ważne, żeby móc ich chcieć, i wtedy będzie coś działać. Bardzo dziękuję Jacku za sugestie. Będę o niej pamiętał. Sofiana, cześć. No, cześć. Mógłbyś opowiedzieć o swoich mentorach? Mógłbym i chciałbym. Jak się o nich dowiedziałeś, gdzie ich spotkałeś, z góry bardzo dziękuję. Sofiana, to jest taki ważny element. Mojego życia, dlatego że ja się bardzo dużo w nim uczę. Ja mam między 30 a 60 dni sensu stricte szkoleniowych w roku, które spędzam na podnoszeniu swojej jakości. Mam kilku mentorów, którzy cały czas się mną opiekują. To są tacy ludzie, którzy w tym konkretnym przypadku są dużo starszymi ode mnie mężczyznami, którzy uczą mnie mądrości życiowej i nazywałbym to pilnują czy też obserwują moje ego. Bo to jest jedyna rzecz, której ja się boję, innymi słowy to, że nie zwrócę uwagi, że gdzieś się zidentyfikowałem z określonym elementem jestestwa i że stąpiłem nie na tą drogę, co, na której powinienem być i co bym chciał nią podążać. W związku z czym są mentorzy, nazwijmy ich duchowi, są nauczyciele. Do tego biura przychodzą często ludzie zajmujący się filozofią, socjologią, PR-em, historią. I oni przychodzą i mają określonego rodzaju umiejętność, to nie jest mądrość życiowa, oni mają umiejętność, oni mają wiedzę, oni mi ją dają, nawet bardziej wiedzę niż umiejętność, bo teraz wchodzą trenerzy, na przykład moi trenerzy od zapasów, albo od brazylijskiego jiu -jitsu. pasy zdecydowanie bardziej zaawansowane niż mój w brazylijskim jiu -jitsu. mistrz Polski w zapasach, w związku z czym ludzie, którzy są ode mnie lepsi. Ja generalnie otaczam się ludźmi, którzy są ode mnie mądrzejsi, lepsi, inteligentniejsi w określonej dziedzinie i w taki sposób funkcjonuję. W jaki sposób się dowiedziałem o mentorach? Mentorzy prowadzą różnego rodzaju działalności. Albo piszą książki, albo prowadzą szkolenia, albo wygrywają zawody, albo pracują na uczelniach. W związku z czym należy znaleźć takiego benchmarka, który jest reprezentantem, Danej kategorii, ja zawsze patrzę na określonego rodzaju rezultaty. Mnie nigdy nie interesowali ludzie, którzy mają w teorii określonego rodzaju umiejętności. Mnie nie interesuje wiedza z książki, nie mająca przełożenia na praktykę. Ja jestem bardzo pragmatyczny i mnie interesuje, czy coś ja mogę z tego wyciągnąć, a wyciągam wtedy, kiedy buduję konkretny model. Gdzie ich spotkałeś, to zależy od sytuacji. Ja bardzo dużo swojego życia spędziłem za granicą, ucząc się i tam jeżdżę szukając speców w kontekście zawodowym, jeśli chodzi o kwestie marketingowe, jeśli chodzi o kwestie dotyczące terapii, dotyczące psychologii, jeśli chodzi o kwestie picia się na macie, czy też kulania w brazylijskim jiu to pracuję bardzo dużo i większość czasu z Polakami, bo są w tym świetni, więc ja decyduję o tym, kto jest dobry w jakiej dziedzinie i tam szukam ludzi, którzy są ekspertami w danym obszarze. Więc w kontekście zawsze widząc modela, czyli osobę, której chcę się nauczyć, jak mają rezultaty to jest coś, co mnie interesuje, to ja wtedy będę się od nich uczył i będę ich modelował. Więc z całą pewnością dla wielu osób ja jestem takim mentorem. I znaleźć mnie można na YouTubie, znaleźć mnie można na Facebooku, znaleźć mnie może na szkoleniach, można kupić moje książki tak itd., itd. Więc najważniejsze jest to i to dobrze robisz, Sofian, że w ogóle interesuje Cię koncept znaleźć nauczyciela. Bez nauczyciela nie osiągniesz, albo nie osiągniesz w takim tempie celów, które Cię interesują. Ja większość rzeczy, których nie umiem robić, delegowałem na nauczycieli po to, żeby mnie nauczyli, i wtedy, jak już umiem, to ma automatyczną umiejętność i nawyk, i nie muszę o nim w żaden sposób dodatkowo myśleć. Co mamy dalej? Jakubek pyta Mateusz: Jak oszczędzać? Oszczędzać mądrze, natomiast Jakubek, ja bym poszedł w kierunku pytania pod tytułem, w jaki sposób zarabiać więcej, bo zarabianie więcej to jest coś, co mnie interesuje. Na rynku znajdziesz ludzi, którzy zajmują się oszczędzaniem, mnie nie interesuje oszczędzanie, mnie interesuje zarabianie pieniędzy i większych pieniędzy i zachęcam Cię do tego, żebyś w tym kontekście również szedł, ze względu na to, że jak masz dużo pieniędzy, to myślisz w kategoriach proaktywnych posiadanie ich więcej i zarabianie i mnożenia, Oszczędzanie to jest myślenie w trochę innym sposobie funkcjonowania. Znajdziesz innych ekspertów, którzy się tym zajmują w internecie czy gdziekolwiek indziej. Dobrze. John Kowalski pyta: Zrobi pan kiedyś filmik dotyczący, jak znaleźć pasję? Zrobię, John. Zrobię. Nie wiem, czy odpowiem, jak znaleźć pasję, bo to zakłada, że ona gdzieś czeka pod kamieniem wystarczy odkryć i tam będzie, ale może jak zrobić pasję? Czyli jak się zakładać w tym, co się robi? To tak, bo wtedy mamy nad tym kontrolę. I tutaj będę Ci, John Kowalski, mógł pomóc. Mega! Ja Wam bardzo dziękuję za pytania, które zadajecie. Obiecuję odpowiadać na nie z większą częstotliwością, jeżeli Wy będziecie mi je zadawać. I to jest dobry moment, żebyście pomyśleli o tym, co chcecie wiedzieć. Zadali pytania pod tym filmem i ja wybiorę określone, żeby się z Wami nimi podzielić. Zostawiajcie tutaj swoje komentarze, kciuk w górę, jak Wam się film podobał, szerujcie go i pamiętajcie o tym, że możecie mnie znaleźć w wielu różnych miejscach, Koniecznie też subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, ściskam, cześć.